Okej, okay, to dla przypomnienia, bo przynajmniej tyle pamiętam, co się działo ostatnio. Sesja kręciła się dookoła... cóż, tak naprawdę z Walla, który był, miał Fioła na punkcie porządku. Znalazł sobie jakiś artefakt, miał moc kontroli umysłów tak naprawdę, poprzez mówienie. A potem przydarzyli mu się bohaterowie. Co? A potem przydarzyli mu się bohaterowie. Tak, miał wielkie plany, wspaniałą wizję świata, który działa wedle zasad w większym porządku, nie ma chaosu i tak dalej. No i na planach się skończyło. Nie pamiętam, gdzie dokładnie każdy, kto był, natomiast wiem, że ostatnia scena jaka była, to że pojawiła się Sabrina. Powód, dla którego się pojawiła, to fabularną zasadę. A, opierdalałeś tego męża, dobrze pamiętam? Dała akcja Lisy. No. Która wezwała... Znaczy, nie pamiętam dokładnie, znaczy coś było z radiowozem wzywaniem pomocy, ale zamiar był taki, żeby celnicy się o tym dowiedzieli. Tak, generalnie zadeklarowałem, że zostałem okradziony i podałem moje prawdziwe dane. Tak. Przy okazji, jeżeli na przykład ktoś coś do mnie mówi, a ja nie reaguję, to możliwe, że coś mi się po prostu pierdzieli lekko ze słuchawkami. Znaczy normalnie słyszę, ale jak przekręcę na przykład głowę, to czasami jest taki moment, że nie odbiera w ogóle dźwięku. Okej. Okay. Przy okazji, Rysia jest? Tak, jestem. Okej. Okay. W sumie to nawet jesteś na Mapturu. To kogo blokuje na Mapturu? Old habits die hard. Na czym? Ale to już tak dawno już weźmy Maptula. Ej, ja wczoraj prawie grałem. Wow. Prawie. Zwyczajowo pierwsza godzina sesji to komu tym razem hamak wysiadł bez wyraźnych powodów. Tak. Ach, te piękne czasy hamaczy. I jeden kolega musiał zaktualizować Windowsa, bo mu wysiadł, więc poszedł to zrobić. I w sumie do końca sesji go już nie widzieliśmy. No ale jego zdaniem Windows to bardzo dobry system, szybko działający. Dobra, a dlatego tylko wspomniałem o problemach technicznych, bo wydawało mi się, że Dracia coś mówiła, tylko nie wiem, czy do mnie, czy po prostu coś komentowała innego. Masz widę. W sensie, mówię. Niestety. Problemy techniczne. No dobra. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma za dużego flash forward, po prostu nadal jesteście w Los Angeles przy stacji radiowej, przekaźnikowej. Jak powstrzymaliście plan z Walla, jego pomagierzy albo są znokautowani, albo jak w przypadku słomianego się poddali. Po wymianie ciosów. No i nadchodzi Sabrina. Jest sama. Znaczy mówię Sabrina, nie wiem czy poza. Jaka jest wiedza waszej drużyny, znaczy czy poza Hikarim ktoś się rozpoznaje. No jeżeli nie, po prostu widzicie. Kto to był? Sabrina to jest przyjaciółka Hikariego, znaczy ex, powiedzmy, ze znakiem zapytania przyjaciółka Hikariego. Miał tam innego Bonda, właśnie którego mu wybrać. Miał kiedyś przyjaciela, starszą przyjaciółkę, ale ich drogi się rozeszły. No, Sabrina mieli inne spojrzenie na to, co się dzieje na świecie, jak do tego trzeba podejść. On właśnie, Hikari poszedł we freelancerkę, ona stwierdziła, że trzeba zachować, że większy porządek będzie w stanie utrzymać, jeżeli pójdzie do celników.
I w sumie z opisu, to poza tym, że, że stwierdziliśmy z Brylem, że tak jest ruda, to nie było nic więcej, więc nie wiem, Hikari, chcesz rzucić jakieś dodatkowe szczegóły do tego, jak wygląda? Co, pewnie ma taki typowo korporacyjny, ten typowo korporacyjny garnitur w szarym kolorze, z przyczepioną odznaką z lewej strony do piersi oraz taki typowy, stereotypowy, dość wysoki kapelusz ze stożkiem. I... Czekaj, czy... Ja trzymam, że złe skażenie, że to jest taki kapelusz maga? Tak. Okej. Ciekawa kombinacja. Tak, i ma ten... jak to się nazywa? Co to, kurwa, jest? Właśnie to jest tak, kurde, patrzę. Kto to rzucił link? Coś zjebałeś, Maverick. Maverick, po prostu wziąłeś, skopiowałeś bezpośrednio link z podglądu Google'a. No, tego się nie robi. Trzeba otworzyć obrazek w nowej karcie i dopiero skopiować jego link. Dokładnie to zrobiłem, wiesz? Ale to nie poczekaj, żeby się cały wczytał. Kurde. Co? Nie, jest wczytany, ale ma autentycznie taki zjebany ten. Aha. To zrób ten. I tak. Zdarza się. Skrywam, żebyś na Roll 20 czy coś. I czy, no czy ma... to łatwo się wrzuca obrazki. Tak. Wilka. Jest przez udostępny. Czy ty po prostu chcesz tą laskę z konosuby wrzucić? Nie, bardzo. I tą. I ma tak, że... I jeszcze ma parasolkę w dłoni. Taką typową. Kurwa, jak słyszałem garnitur profesjonalny, to mi się skojarzyło Saber. Z Fate Zero, a parasolka to Neo. He. Powiedzmy sobie szczerze, pasuje. No. Tylko stwierdziliśmy, że jest ruda, a nie blond. Ale ja mówię o tym, co wrzucił Maverick. A! Okej. Okay. 120% BZ. No ja się nawet nie kojarzyłem. No ale... Jak się trafiło, no to okay. Dobra. Tyle mi starczy. Więc... tak, dla ułatwienia wszyscy mogą mieć, ona specjalnie się nie ukrywa. Idzie do was... spokojnym krokiem. Z jednej strony powiedzmy, że część z was może bardziej jest w stanie to rozpoznać. Znaczy na przykład Tori jako bardziej doświadczony wojownik, może też Hikari. Aha. Że w postawie człowieka, znaczy po prostu postawie istot można stwierdzić, na przykład szykują się do walki, czy są na napięci no, i tak dalej. No to w jej przypadku ona nie jest kompletnie wyluzowana, wiadomo, że jest pewien element reserved, takiej... No, rezerwy, wycofanie. Kurwa, co ja kombinuję. Właśnie rezerwy, ale z drugiej strony nie wygląda, wiesz, nie wygląda ktoś jak biegacz na sekundę przed gwizdkiem, żeby ruszył. Hmm? Okej, okay. W takim razie ja najpierw mówię do drużyny, panowie, wygraliśmy, chodźmy się napić. Po czym lekko chwiejnym krokiem podchodzę do Sabriny, zarzucam jej rękę na ramię i lekko pijackim głosem pytam, idziesz się napić z nami? Wygraliśmy. Ja robię facepalm, a podnosząc się z ziemi, opieram się o włócznie i tak się podnoszę i jednocześnie drugą dłonią robię facepalma. Że tak, ja sobie wyobrażam sobie też, okej, że wydaje się, że kładziesz tą rękę, tylko się orientuję, że ona tak zawisła z milimetry nad jej ramieniem, a jest ta parasolka uniesiona w górę i tak powoli jakby odstawiała jakiegoś śmiecia. Tak, odprowadza moją rękę, tak lekko się... znaczy nie tyle odsuwając, co... Znaczy stoi w miejscu, tylko jej ciało tak... Mm? A
Wzruszam ramionami i idę namawiać Lizę i Eriko na alkoholową imprezę z okazji zwycięstwa. Ja jak widzę Sabrynę, to się chowam za wspomnianym. Okej. Już jak się w miarę podniosłem, to podchodzę do niej, korzystając z włóczni trochę jako takich tych, nie wiem, podpórki. No nie ukrywam, że trochę dostałem przed chwilą. I dopiero się już tak prostuję, tuż jak jestem, tuż obok niej. Cześć. Cześć. Opalat. No cześć, co tam chciałeś? To moja postać ze sam jest, czy...? No, tak jak powiedziałem, nie pamiętałem, gdzie dokładnie każdy był na koniec poprzedniej sesji, więc... Wszyscy widzicie tą scenę i w niej jesteście, więc możecie... Awkward! ...się udzielać. Wiesz co, już pomijając wszystko inne, tak patrzy... Znaczy, czujecie, że jej wzrok tak patrzy po wszystkich obecnych, jeżeli ich widzi? Nie wiem, czy tam... Mnie na pewno, nie? Czy widzi gęgu? No, tak właśnie zakładałem. Wiesz co, przynajmniej w celnikach miałbyś trochę bardziej profesjonalnych kolegów? Towarzyszy? Wiesz co, oni może na to nie wyglądają, ale to są stuprocentowi zawodowcy. Tori, to jest to dla ciebie. Ona tak właśnie patrzy na tego. Siadam po prostu na tyłku z, wiesz, typowo po turecku i trzymając się za brzuch się śmieje głośno. Ja się skonfundowana rozglądam, o kim on mówi. Czym on jest zawodowcem? Picia sake? Nie, zaraz, bo to nie wygląda jak powiedz. Picia wódki? Whisky! O, przepraszam, mówi to tak bardzo ironicznym tonem, whisky. Oprócz tego zawodowcem w odzyskiwaniu niebezpiecznych skarbów. Unosi brew. Chcesz mi coś o tym więcej powiedzieć? Bo jedynie dlatego wiem, że... Wiesz co, ja się podnoszę i dalej się śmiejąc podchodzę do... Hikariego mówię, a może lepiej chodźmy się już napić? Poczekaj, jeszcze chwilkę. Przeżyjesz. Nie. Natychmiast musimy znaleźć najbliższy bar. Idziemy. I zaczynam go ciągnąć. Wyrywam mu się. Wiesz co, symuluję, że to, że się wyrwałeś, spowodowało, że teraz straciłem równowagę. Także wylądowałem za plecami Sabriny, tak żeby mnie nie widziała przez moment. W tym momencie wyprostowuję sylwetkę i przeciągam palcem po szyi. O Jezu. No, nie ukrywajmy. Jesteście dość mocno rozciągnięci na całym świecie. Macie dużo rzeczy do robienia i po prostu zwykle docieracie na miejsce, jak jest już za późno. I albo poszło się wszystko jebać, albo ktoś uciekł z innymi rzeczami i tak dalej. Naprawdę czasami nie potraficie sobie, nie ten. O te cenne rzeczy, bo jak mówiłam, ona tak, znaczy na momencie odwraca, jak czuje ten, bo wiadomo, się wzdrygnęła i łypie wzrokiem na Toriego, potem z powrotem patrzy na Hikariego. Jak mówiłam, jedyny powód, jak... Tori się głupkowato do niej uśmiecha. Wiedziałem, że... czujesz drobne ukłucie zazdrości, Tori, gdzieś w środku twojej duszy. Nie wiem, co nie wiem, co wy próbujecie zrobić, ale chyba wam nie wychodzi. Bo ja nie wiem, dlaczego tu jesteście, bo ktoś... A, ty mnie nie ma. Nie no, jesteś, bo ktoś patrzy po wszystkich. Chwila, tak patrzy, tak jako, wiesz, jakby próbuję patrzeć, kto jest za słomianym, bo ktoś rzucił informację w eter, która sprawiła, że mogłam was namierzyć.
Właśnie, to jest problem. Z jakiegoś powodu niepotrzebnie się na nas uwzięliście. Kiedy my naprawdę robimy dobre, ten. Wy troszcie ze sobą, żeby nas ganiać, my mamy większe kłopoty, próbując zrobić swoją robotę. To jest trochę dość upierdliwe, nie uważasz? Unosi palę z góry, nie będziemy wracać do tej dyskusji, ale patrzę na to jego prywatne miejsce do porozmawiania będzie właściwe i będziecie mogli się napić, co mi tam. Wiesz co, to ja znowu podchodzę do obojga, zarzucając tym razem ręce na obojga i dobrze gołąbeczki, to w takim razie idźcie sobie na tą kawkę, a reszta drużyny do baru. Popieram, bo jak to wszystko słyszę, to chyba się... Dobra, to ja poczekam, aż oni pójdą do baru i ten. Nie, bo trzeba jakoś Lizę ewakuować. Jup. Wyciągnij stąd Sabrinę. Skoro sama zaproponowała bardziej prywatne miejsce, to powiedz, że kawa może być dobrym pomysłem. Dobra, no to idę. No to? Tak, no to mówię na kawę, no to. Gęgu, czy ich śledzisz? Tak. Czemu mamy ewakuować Lizę? Sorry? Może powtórzyć ostatnie. Czemu zdanie? Lizę mają ewakuować? W sensie... Bo Liza ma z nas wszystkich najbardziej na pięku z cerkami. Bo generalnie te jakby chcieli mnie widzieć pod kluczem. A, dobra. Nie, to na pewno ich śledzę. A generalnie ten... Znaczy tą Sabrinę, nie? Starałem się powoli przejmować kontrolę nad Słomianym i się razem z nim wycofuję. Jak trochę niezgrabnie. Tak, powiedzmy, że policja jeszcze nie dotarła do tego momentu, żeby jego zakuć w kajdanki. Muszą znaleźć te Seastone. Tak. Dobra, to odciągam. Jo? Tak. Ja wtedy forward parę minut. Tak, powiedzmy sobie szczerze, że Sabrina jakby coś zauważyła, to jest, wiesz, paladyn grający, że nie zauważa czegoś złego. Dobra, to ja może zobaczę, czy czegoś tam nie ma. Ale to paladyn jest w ten sposób swoje te boosty tracą, wiesz? Okej. Jakby co, to Liza jest przekonana, że jest taka bardzo sprytna. Tak. Wszyscy udają, że na pewno jej nie widać. Dobra, to chyba... Część grupy idzie się napić. Sabrina Sicarium flash forward do jakiejś pobliskiej kawiarni. No i jak się spytałem, czy może coś więcej mi powiedzieć, to miałem na myśli o tych... Czy ja mogę podostać mojego robocika, żeby jakoś taką nastrojową muzykę klingał im? Nie się ukrywał za każdym razem, jak coś zaczynałem podejrzewać. Spoko. Ja jakby co to kilkanemu będę wysyłać ten porady, jak postępować podczas randki. SMS-y. A ja wam mogę, o Boże, z kim ja mam najlepszy kontakt, bo mogę przecież ich podglądać i pisać wam na bieżąco, co się dzieje. No właśnie z Riko chyba, czekaj, więzi. Gęgu. Riko jest... Aha, bo ja niby na nią lecę tak trochę. Adorujesz Riko, bo pomogła ci z szczepami. No. Riko tego żałuje chwilami teraz. Chociaż bardziej śmieszkowa jest chyba Liza, nie?
A czy wiesz, możesz stwierdzić, bo wiadomo, nie musimy grać tylko po to, co jest napisane na początku, więc możesz stwierdzić, że na przykład... No tak, możesz stwierdzić, że będziesz miał, że więcej sensu ma wysyłanie informacji do Lizy. Tak, że się nagle zaczniesz dogadywać i stwierdzisz, że o, w sumie, że pasuje. No, myślę, że ona bardziej doceni takie coś. Kurwa, Gengu zainstaluje sobie apkę i będzie na Twitchu stream odbierał. No właśnie, z Irlandki. Nie, no na tym naszym prywatnym kanale. Albo lepiej, tam gdzie są wszyscy, czyli Hikari też będzie to widział. Ale nie będzie wiedział, gdzie jest Gengu. Żeby go tutaj przegonić, nie? Tak, o Jezu, jeszcze do sytuacji. Sabrina nie ma pojęcia, że ta kawiarnia nie ma takiego wyboru muzyki, więc po prostu zakłada, że nagle jak idzie jakaś muzyczka, to wydaje się, że to po prostu kawiarnia, a nie, że... No nie, to nie jest taka prosta muzyczka, to są po prostu pełne kwartet skrzydłowy, tak. Nadający romantyczną melodię. Dobra, ja nie jestem w stanie dobrze oddać. Poczekaj, zaraz ci coś wrzucę. Chwilka, Spotal 2, te wieżyczki. Tunetheim. No. Tak, reszta drużyny, znaczy ja to sobie wyobrażam tak, że po prostu, że oni piją, że jest picie celebracyjne, a rozrywką jest właśnie śledzenie tego, co się dzieje na spotkaniu Hikari z Sabriną. Jest komentarz na żywo. Powiem tak, w tle leci to. Powiem, przyciszę, żeby was nie zabić. A jesteś w stanie to na jukeboxie znaleźć? Tak, proszę. No nie. Tylko, że w wersji na kwartę skrzypiona. Tak, o Jezu, nie. Tak, kochani, jesteś jest zły. Proszę. To możliwe, że w ustawieniach masz Master Music Volume na zero albo bardzo nisko. Aha. Bardzo nisko miałam. O Boże! A, dobre. Dobra. To potem, jeżeli ktoś tej drugiej grupy barowej będzie chciał mieć jeszcze jakąś scenkę, jak w międzyczasie scenę na swoją, to do tego dojdziemy. Dobra, to jak już mówiliśmy, jaki jest atmosfera, jaką atmosferę robią dookoła, a Hikari w czasie... Hikari w czasie rozmowy z Sabriną się chyba orientuje, że cię reszta drużyny... Nie podpowiadałem. Tak. Można powiedzieć, że próbuję wspierać, a tak naprawdę to jest czysty sabotaż. Tak. Ja nawet nie miałem tego na myśli. Nie wiem, oni coś wyciągają. W sumie często to jest, że Gengu jest na wyzwę zadanie, więc możemy organizować jakieś kwiaty i tym podobne też. O Boże! Bez przesady, myślę, że Gengu aż taki nie jest. Tak, śmieszek. Między nimi nic nie ma, a Gengu robi Batmana... W ogóle niewidoczne stealth high and by, nagle po sekunda później się pojawia bukiet róż. Ale dobra, Lesia stwierdziła, że Gengu taki nie jest, więc spoko. No chyba, że zaczną rzucać pomysłami na przykład na tym naszym wspólnym czacie, o. Znaczy, jest szansa, że Liza go do tego namówi, nie? No, też jest taka możliwość. Plus możliwe, bo Gengu też masz taką więź z Hikarim, że nie jest właśnie w jego drużynie, więc poniżanie go. Więc właśnie ktoś go może poniżyć. Albo sprawdzić. O, to jest lepsze, jak sobie poradzi z takimi docinkami. To jest bardzo ciekawe podejście. Bo już myślałem, że Gengu tak zacznie filozoficznie sprawy miłości, to jest kolejne pole bitwy. Nie, to nie. Chyba nie. To z ból, cierpienie, jeszcze więcej cierpienia. Romans to jest jak pojedynek śmierci dwóch serc. Jezu, nie. Chociaż to brzmi trochę jak Gengu, co bym mógł powiedzieć. Ale dobra. Nie, to trochę brzmi jak ten jest, jak ta klasa się nazywa z Dragon Worlda. No, ten emo cień. Raven? Shadow?
Shadow Warrior? Tak, Angsty Shadow Warrior. Angsty tak. Shadow Warrior? Tak. Dobra. To ogólnie rzecz biorąc, pytanie Sabriny było takie, że jak się pytałem, że coś może więcej o tym będzie, to miałem na myśli te artefakty. Bo zakładam, że coś znaleźliście, tak? Dobra, i wiesz co, ja zaczynam to opisywać, mniej więcej tą sytuację, co się działo. I co chwilę, nie wiem, pojawiały się jakieś te, ten... rozpraszacze uwagi, nie wiem, a tu właśnie ten bukiet róż się pojawia. A to SMS. Tak... ten. Już jestem taki mocno podirytowany, bo nawet nie mam czasu normalnie pogadać, tylko ten. O jacie, a w którym momencie gdzieś koło nich pojawi się taka orkiestra Meksykańców? Kapela mariachi. Tak. La 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 la. Myślę, że to coś, co bardzo szybko zamówiamy. Spokojnie, ja dzisiaj obsługuję jukeboxa w takim razie. Canción del mariachi. Dobra. Dobra, przynajmniej ja nie będę musiał. Dobra, no ale w końcu mniej więcej przedzieram się przez tą opowieść. No, i pomijam w pewnym momencie fragment, gdzie jest ten od, ten co my mamy, ten artefakt. I po prostu jej tak zadaję pytanie, czy w takim razie mogliby przymykać oko trochę na nas. Zadajesz pytanie, czy w tym momencie pojawia się na stole pierścionek? Nie, może bez przesady. Dobra, przez sekundę chciałem powiedzieć kanon, ale... Nie. Tak. Podnoszę kartę pauza, przepraszam bardzo. Tak. Hold the fuck up. Uznij to siostrzeńcze. No. Ona tak na ciebie patrzy. Życie to nie gra w Death Note, to ja nie mogę po prostu zadzwonić do całego szefa i sprawić, żeby twoje gwiazdki zniknęły. Ale... Ta muzyka! Wzdycha... Wzdycha... Cóż, masz rację z tym, że nie jest nas tak dużo, jak bym chciała. I... Znam na tyle meandry biurokracji i tego, jak działają celnicy, żeby wasze listy gończe gdzieś się zapodziały. Znaczy, ja sobie wyobrażam, że mój headcanon jest taki, że gdzieś tak w połowie tego spotkania, czy tam w 3/4 tłumaczenia Hikariego, ona się zorientowała, tylko stara się tego nie pokazać, bo czerpie za dużą przyjemność z tego, że jest Hikari może być ten, nie wiem, jak po prostu powiedzieć, squirming. Męczy, dęczy w ogóle. I cierpi. Tak. I on też bawi męczenie Hikariego, tak? Czy możemy ją wziąć do drużyny? Nie, znaczy... Tak sobie him. To jest, u niej to jest bardziej, że za zbyt dużą ilością shitu musi się męczyć i bierze jakiekolwiek przyjemności, które się jej trafiają. No tak. Bo życie jako celnik i praca jako celnik nie jest prosta, łatwa i przyjemna. No tak. Bo też nie chcę Brynowi aż tak dopierdalać. Dobra, mogę? Tak. Bądźmy szczerzy. Ona tylko czerpie satysfakcję, a nie od się przyłącza do zabawy. Tak. No, Hikari? Dobra, no to jak ona to mówi, to wiesz co, to tak w końcu wzdycham, podkładam zdecydowanym, opieram zdecydowanym ruchem włóczniotem. Podnoszę się i wyciągam rękę. Ten. I czekam, aż zacznie z powrotem grać Careless Whisper. Okay, nie, możemy coś złożyć, ja coś się głupiego. Rozumiem, że gest, że... Do dobijasz umowy. Dobra, niech to tak będzie, że niby jak dobiłem umowy. No. Ale jak przybija, to wyciągam z tego krzesła i na parkiet.
Riko, jakieś propozycje? Daj tego kazaczoka, jak się nazywa ta rosyjska piosenka do... Rasputin! Lover of the Russian Queen. O Boże! Tak w ogóle nie sugestywne, nie? Nie no, jak mają tańczyć, to coś zmysłowego, nie? Dobra. Mam. She's a maniac, maniac on the road. Albo jakieś te, nie wiem. Okej, okay, też dobre. Tak, no, możesz sobie wyobrazić, Karin, że w pierwszych parę chwil to jest... Jestem na służbie. Wiesz, takie próba wymigania się z tego, ale... Mówię, że to, jest, że to ma wszystko związek z obowiązkami. I... Poza tym jak się rozerwie chwilę. A... Jak rozumiem, także w tym barze gdzieś jest jakiś wilkołak, nie? Tak. Pasowałby. Tak. Tak, który coś tam powiedzmy spokojnie popijał sobie w rogu, po czym stwierdził, kurwa, to moja piosenka! That's my jam! That's my jam! Tak. Dobra, już nie będę opisywał co tam i tak dalej, tylko po prostu tak. Już tak. Wyobraźcie sobie brylanta tańczącego z Rysią w tym momencie, to mniej więcej to się działo na parkiecie. O. Tak. Chociaż w sumie do thrillera to akurat z Rysią tańczyłem. Swoją drogą. No. Dobra, słucham. No fajnie, gdzie się było? Czy ja słyszałam to, co słyszałam? That was ja zrozumiałem, to było słabe. Nie, nie, powiedziałam that was fun. Aha, a kurwa, myślałam, że tak to jebałaś. No. Ale dobrze, dobra. Nie tylko ja tak zrozumiałem, więc Rysia jest okej. Okay. No. Tak, więc obawiam się tak samo zjebane słuchawki. Nie, bo słuchawki są tak samo zjebani. O, dzięki. Nie, kwestia słuchawek. Chociaż w zasadzie dochodzę do wniosku, że powinienem był dać słów kryminala. W sumie tematycznie byłoby bardzo. Dobra. Dobra, jak już jest po tym, się z nią żegnam i mówię jeszcze. Dobra, to ja liczę, że dotrzymasz, że ten. Wierzę, że dotrzymasz warunków umowy. Rysia! Halo. Ona jest. Halo, halo. Znaczy, że jeszcze nie. No bo ogólnie rzecz biorąc, żeby też tego specjalnie się dłużać, to poza... Okazuje się, że miała głębszy powód, dla którego też jest chętna zamętać w biurokracji, żeby te listy gończe wam nie przeszkadzały. I przekazuje ci, powiedzmy, nie wiem, USB sticka, żebyście twojej kompanii też... Mogą to zobaczyć. Nadal jeszcze mówi ci, znaczy bez obejrzenia tego nie kojarzysz kontekstu, ale mówi coś w stylu nadal uważam, że celnicy są lepszą alternatywą w stosunku do twojej ścieżki i tobie podobnych. Ale nie jestem ślepą zelotką, żeby nie zauważać czarnych owiec. Zrozumiesz, jak to obejrzysz. Kto wie, może to jest krok w dobrym kierunku, może kiedyś się przekonasz. Po tym jak ona mi dała tego USB sticka, to i też jakoś w kieszeń wsuwam ten artefakt. Halo. Okej. Okay. Po prostu przez was miałem najgłupsze możliwe skojarzenie. Tak, specjalnie dobrałem te słowa. Że w kieszeni wsuwasz. Artefakt chaosu, tak. O. Aha, i za co jest... Więc tak go nazywasz? I mówię, że jest drugi ten... Jest drugi o odwrotnym działaniu w tamtym wieżowcu, pod którym się widzieliśmy. Ja zakładałem, że oba wzięliście.
Znaczy, czy możemy założyć, że było na tyle przeskok czasu, nawet jeżeli minimalny, że po prostu zebraliście, co tak. tam było? Wszystkie złocze kule. Dobra, no to jeden do jednej, drugi do drugiej. No to akurat możecie sobie z tym poradzić, mam nadzieję. Tak, mamy, że za jakąś nazwę kodową a la prosto z Shillu na jakieś ich tam tajne składowisko. Dobra, no co i żeby to nie przyciągać, to żegnamy. Albo nie wiem, coś innego, w każdym razie. Albo nie wiem, przyjeżdża policja czy coś takiego i muszę się zmywać. Halo? No. Mhm. A czy... Czekaj, bo jak kojarzę, żeśmy omawiali na początku, w sensie, jeżeli chodzi o policję i tak dalej, to że jeżeli są te listy gończe, to raczej byli głównie celnicy? W sensie, że... Znaczy, policja nie jest nigdy wyekwipowana, żeby sobie radzić z nadnaturalnymi zagrożeniami, które przychodzą z innych światów. No. Tak, bo pamiętam, że coś takiego było, że właśnie ci... Bazowa policja to nie jest raczej dla was problemem, tylko... tylko coś innego. Dobra, to na przykład widzę, że wchodzi, dwójka innych tam funkcjonariuszy i traktuję to jako moje cool to leave i zmykam, zabieram włócznie i wychodzę tym wyjściem. Okej. Okay. Dobra, powiedzmy, że ta rozmowa i tańce, no na tego chwały, że zanim Hikari wróci, w sumie powiedzmy, że jest jakiś moment na jedną scenę. A czy gęgu w czasie tego wszystkiego i potem jak Hikari wraca, to coś robisz poza śledzeniem, wracaniem? Czy też wracasz do baru zresztą? Zastanawiam się, czy by... wiem, jak Hikari wraca i myśli, że jest taki zajebisty, wymknął się i w ogóle, to w połowie drogi podbijam do niego, tak nagle po prostu pojawiam się obok i się pytam, co ona mu dała. To znowu ma być, jak Raven naskakuje na Simona. O Boże! Co się? Sorry, głupaki, dostałem od was. Co? Nic takiego. Mhm, nie? No wyjaśnię później. Mhm. O ja! Czy jestem w stanie mu to wziąć? O Jezu, ten system nie jest do... PvP i nie wiem, czy chce mi się... Nie ma sensu rozgrywać tej scenki na rzuty, więc to jest chyba bardziej... Czy, Brylu, zgodzisz się, że gęgu wie, gdzie to schowałeś i ci to podjebuje? Ale wiesz co, bo ja to pewnie bym gdzieś tak schował wewnętrznej kieszeni. Nie wiem, czy to na tyle byś dyskretnie zrobił. Nie, no to już by było chyba kłopotliwe. Chyba, że jakoś fajnie to opiszesz. Z strony to też jest anime, nie? No. A czy anime, znaczy to może nie jest ten gatunek, ale powiedzmy, że są anime, że wiesz, ukradnięcie... O Jezus, nie wiem, czy to w DXZ było. Ukradnięcie bustu. O, wiem. O, a jeśli byśmy szli... O. Jakąś drogą, nie? Bo powiedzmy, że idziemy jakąś drogą, przejeżdża jakaś ciężarówka i ja ci tak zagadałem, że ty byś wlazł pod tą ciężarówkę, ja cię ciągnę za kurtkę do tyłu i wtedy jak cię ciągnę, to jakimś cudem wyciągam ci to z wewnętrznej kieszeni. Ale w sumie potem, zanim będziesz czego szukał, chcę to oglądnąć i oddać ci. To będą dwie ciężarówki, okej. Okay. Czy po prostu ja w nim oddajesz? O, tak, ja w nim mu to oddam. Zanim wejdziemy do paru, gdzie jest reszta. Ja jeszcze z hasłem zgubiłeś, ale nie martw się ten. No chyba ci wypadło.
Orientuj się, młody, na przyszłość. No bo co, coś w tym stylu? No dobra, spoko. W sumie tylko tak, żeby przeglądnąć, co ona ma na kogo, tak? Bo dobrze rozumiem, że dała nam... A czy tak naprawdę jedyny plik to było zlecenie. W tym USB to jest plik wideo? Zewnętrznie jest to zawirusowane jakąś królową czy czymś. No ej, Gengu chyba ma jakąś technologię, jest cyborgiem. No. Nie ma sensu, żeby było to zawirusowane, zważywszy na jej motywację, dlaczego w ogóle wam to dała. To co jest na filmiku? Dobra, to zrobimy tak, że po prostu teraz dam opis, co się dzieje, a po prostu reszta drużyny, jak to zobaczy... Że raz wszyscy to słyszą, a in character reszta to zobaczy za niedługo. Ogólnie rzecz biorąc, scena jest z kamery monitoringu w białym, bardzo elegancko utrzymanym sterylnie utrzymanym pomieszczeniu, ewidentnie w laboratorium. A widzicie różną maszynerię medyczną. Maszynerię medyczną, zarówno zwykłą, jak i nadnaturalną, znaczy urządzenia, które mogą być napędzane alternatywnymi źródłami energii, magią i tak dalej. Na stole operacyjnym, znaczy coś w stylu stołu operacyjnego dzielonego przez łóżko, w którym trzyma się szaleńców, znaczy są, no... Pasy, chociaż w tym wypadku w razie takie jakieś metalowe kajdanki. No w każdym razie trzymany jest bardzo ostro, a na tymże stole Gengu musi się odrobinę przypatrzeć, ale on jako, że ma te cybernetyczne szczepy, to sobie wyobrażam, że może zrobić Enhance Image. Tak, Enhance Image, przybliż. I z twarzy rozpoznaje kogoś, z kim walczyliście na samym początku waszej przygody. Czekaj, jak on się nazywał? Jak któryś na scenie? Tak, Frontman. Znaczy, nie wiem, czy potem szukaliście informacji, jak on się nazywa. Nie było aż tak ważne. Tak, no ale właśnie frontman grupy muzycznej, który wykorzystywał moc, który miał moc, że grając muzykę był w stanie wpływać na umysły osób. I widzisz, znaczy jest głos zniekształcony, więc na razie nie jesteś w stanie, nie będziecie w stanie rozpoznać, na przykład wyszukać w bazie danych, żeby przyrównać, dopasować głos do człowieka. Jest głos rozpocząć eksperyment. Pomieszczenie, jeden z tych urządzeń, którym powiedzmy, że ma wściekle fioletowy, ale zmieniający się kryształ. Całe pomieszczenie jak zmienia kolor, że jest taki poziom napromieniowania tąże energią i widzisz, jak frontman się zmienia. Znaczy dokonuje ewolucji, znaczy zmiany przy okazji krzycząc w niebo głosy, zmiany w coś pokroju anime wersji Chaos Marine. Znaczy na przykład palce mu się wydłużają, jego zęby zmieniają się w klawisze. W klawisze? No, na przykład od pianina. Na jego... tak, The Silence Offense Slanesh. Co tam jeszcze mogło być? Ogólnie rzecz biorąc, pod wpływem tej energii... mutuje. W pewnym momencie krzyki ucichają, bo... mdleje, ale też to nagranie ma na tyle... Znaczy nagranie samo w sobie nie ma, ale możesz ledwo zobaczyć jakiś terminal, na którym widać jego... sygnały życiowe. Sygnały życiowe.
Jest jakaś data na tym nagraniu? Też tam w rogu? Tak. To jest pewnie po tym, jak go załatwiliśmy, nie? No tak, nie wiem, dzień, dwa po. A i nagranie kończy się tym, że słychać eksperyment udany, dodać kandydata pacjent do... tak, dodać kandydata do projektu Task Force X. Co? Gdzie Deadpool? Cio! Ucina głowę. Temu drugiemu. No, o, to było dobre pod koniec, no. No. Dobra. Nie miałem pomysłu na lepszą nazwę i stwierdziłem, że pierdolę, nie chcę. Dobra, się komentować. Nie, spoko. Tak, no i... znaczy jak Hikari to zobaczy, bo Gengu może nie mieć takich skojarzeń, ale jak Hikari to zobaczy, wiedząc od kogo to dostał, no to... Znaczy, dobra. W zależności, sami stwierdzili, że macie taki poziom wiedzy, żeby dojść do tego wniosku, że... dodając to, co powiedziała Sabrina, to po prostu ktoś... że to jest operacja wykonywana przez kogoś z celników. No, Gengu na pewno jest w stanie się tego domyślić, jak to ten dostał od Lizy, Sabriny. No właśnie dlatego zacząłem się, cofnąłem, zrobiłem backtalk i zacząłem mówić inaczej. No, to w każdym razie Gengu po obejrzeniu... To jest też takie szybkie, ciche obejrzenie po prostu na tych jego cyberoczach. Takie przyspieszenie. No, w sensie, że nie musi tego oglądać na żadnym fizycznym miejscu, tylko se wpina gdzieś do USB i no, wiesz. No, tak też sobie to wyobrażałem.